Cześć, witajcie wszyscy z tej strony Kapifilia, to już 12 odcinek naszej kampanii militarnej z twierdzy. Rozpoczynamy sobie misję 12. Akt trzeci, samotna walka. Radość po twoim ostatnim zwycięstwie nie trwała długo. Dotarły do ciebie smutne wieści o dwóch tragicznych stratach. Spasiony wieprz zajął jedno z twoich hrabstw, natomiast szlachetny lord Wełnowór dostał się do niewoli i został okrutnie zamordowany. Dopilnowałem, aby ta kupa wełny zdychała w wielkich męczarniach. Wyrwałem mu zęby, poobcinałem palce, połamałem kolana. Dawno nie miałem takiego ubawu, a ty jak sobie radziłeś? Dopadłeś swoją zwierzynę. Misja 12. Okup. Wiele czasu spędziłem na rokowaniach z ludźmi, którzy przetrzymują w niewoli naszego króla, aż wreszcie uzgodniliśmy sumę wykupu. Trzeba, abyś jak najszybciej zaczął gromadzić fundusze. Możesz wykorzystać wszelkie środki, jakie tylko przychodzą ci do głowy. Natychmiast rozesłałeś szpiegów do sąsiednich hrabstw, licząc, że uda ci się znaleźć skarbiec, któremu można by użyć. Twoi szpiedzy donieśli, że wąż zwozi złoto do jednego ze swoich hrabstw, gdzie pospiesznie wznosi też zamczysko. Przeprowadź atak z zaskoczenia i zagarnij złoto. Do pomocy otrzymałeś kilku kopaczy, którzy ułatwią ci zdobycie zamku. Tak więc król jest w niewoli, a my musimy zapłacić za niego okup. Potrzebujemy zgromadzić złoto w wysokości 6 tysięcy. No, możemy tutaj wykorzystać sporo różnych sposobów. Jednak najpierw właśnie musimy zająć zamek, który będzie tym naszym skarbcem i właśnie do tego posłużą nam się kopacze. Dzięki nim będziemy mogli kopać chodniki minowe i dzięki temu niszczyć mury przeciwnika. No dobra, tak więc tutaj jest nasza armia. 14 łuczników, 9 włóczników, 41 pałkarzy, 9 kuszników i właśnie 8 tych kopaczy. A tutaj mamy zamek przeciwnika. No nie jest on może jakiś duży, jednak jest tu paru kuszników, paru łuczników na murach, są jacyś też pałkarze. My musimy tutaj wybić wszystkich ludzi w zamku, by ten zamek przejąć. Tak więc na samym początku weźmiemy sobie naszych kopaczy i dzięki nim możemy budować chodniki minowe. I właśnie te chodniki sobie wybudujemy gdzieś tutaj. Tak, by łucznicy i kusznicy przeciwnika nie dosięgali tych naszych kopaczy. Ale też tak, by nasi kopacze mogli tutaj bez problemu sobie do tych murów tymi tunelami przejść. I zobaczcie, teraz oni tutaj tworzą te tunele. Musimy trochę poczekać. Ci łucznicy nie mogą tutaj nic na to poradzić. Oni idą oczywiście pod ziemią. Tylko oczywiście jakbyśmy za blisko murów zaczęli budować te tunele, to ci łucznicy zabiją naszych kopaczy. Okej, już widzę, że tutaj będą tworzyć dziurę w murze. Okej, już tutaj coś konkretnie zaczyna się tworzyć. Ale jeszcze nie ma wejścia do zamku. Jeszcze mamy chyba dwóch kopaczy, tak jest. Możemy ich tutaj dodatkowo postawić. No i panowie, zróbcie tą dziurę w murze. O, jeszcze trochę potrzeba. No i zobaczcie, wybili nam teraz kopaczy. Dobra, no to... Myślę, że powinniśmy tutaj zaszturmować naszymi pałkarzami. Nie będziemy marnować kuszników. Przedrzemy się od tej strony. Szybko tutaj zniszczymy ten mur, by wejść do zamku. Okej.
Już możemy wejść do zamku. Teraz ustawiamy formację agresywną i rozchodzimy tutaj się po tych murach naszymi pałkarzami. Oni oczywiście zaczną tutaj wybijać wszystkich. Ej, no ale budynków to nie niszczcie, panowie. Ten zamek będzie przecież za chwilę nasz. Okej, no i udało się przejąć zamek. Nie wiem, dlaczego oni zniszczyli te koszary. No ale dobra, zostało nam 33 pałkarzy. Teraz... W skarbcu węża znaleźliśmy sporo złota, ale to nadal nie wystarczy na okup. Musimy zebrać pozostałą część złota innymi środkami. Okej, resztę wojska sobie przenieśliśmy tutaj z zamku. Mamy w skarbcu 1000 złota. No nie jest to jakaś ogromna ilość. Potrzebujemy... potrzebujemy 6 razy więcej. Okej, tworzymy sobie tutaj jakieś farmy. Może tutaj pójdziemy w pszenicę. Za mało pracowników, aby ten obiekt... Mamy też sporo, dosyć sporo drewna na start, dlatego możemy się tutaj jakoś sensownie rozwinąć. Mamy też browary. Okej. Przede wszystkim będzie trzeba tutaj odpalić podatki. Na razie możemy dać przecięte podatki. Mamy popularność na 0. Także nie jest źle. Możemy nawet ustalić ogromne racje i jeszcze zwiększyć te podatki na okrutne. Dobra. No, musimy na początku też trochę złota wydać, żebyśmy mogli tworzyć warsztaty, ponieważ z pewnością wąż będzie chciał ten zamek odbić. Jeszcze tutaj dobudujmy kawałek tego muru. No i oczywiście my kamień będziemy sprzedawać. Tak więc jeszcze możemy tutaj jakiś kamieniołom chyba postawić. Okej. No i oczywiście woły. Koszar już nie mamy, bo nasi dzielni pałkarze te koszary oczywiście zniszczyli. No nic. Ja bym sobie tych pałkarzy tutaj postawił, bo jak on będzie atakował stąd, bo chyba tylko tu jest drogowskaz, no to on będzie atakował pewnie tymi łucznikami, a my naszymi pałkarzami może będziemy mogli mu zniszczyć machiny obleżnicze i ich, jego łuczników. Dobra, no to teraz jakiś młyn. No i tworzymy tutaj piekarnię. Nie można tutaj tego za mało pracowników. Oczywiście jak najwięcej tutaj piekarni. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Nie mamy aktualnie pracowników. Dobra, już nam trochę złota wpadło. Potrzeba drewna. Jednak oczywiście to wciąż jest nic w porównaniu do tego, co potrzebujemy zdobyć. Tutaj niech w jednym warsztacie tworzą się kusze, ponieważ mamy parę skór. Mamy też warsztat garbarski. Myślę, że moglibyśmy trochę też sprzedać tego żelaza i oczywiście kamienia. Zakupić trochę drewna. Aha, nie możemy tutaj kupować drewna. Okej. Czy kto tutaj w ogóle te żelazo wykorzystuje na tworzenie pałek? Chyba nikt. No to za chwilę stworzymy sobie warsztat kowalski. Zapasy w spichlerzu są bardzo słabe. Okej. Potrzebujemy jeszcze więcej tych chat. Bo tutaj z drewnem trochę słabo. No i mamy 2784 złota. Jedzenie się już zaczyna kończyć, dlatego chyba przyłączę sobie na pełną rację. Podatki niech na razie jeszcze idą. Stracimy trochę popularności, ale za chwilę je sobie zmniejszymy. Okej, no my tutaj oczywiście będziemy sprzedawać jak najwięcej tego kamienia. No i wąż już będzie za chwilę przypuszczał na nas atak. Praca została wstrzymana, panie. Kmieć jest już w drodze. Myślę, że w sumie moglibyśmy tych włóczników rozwiązać. Potrzeba nam nowych. I tutaj w ich miejsce stworzyć łuczników. Wiadomość od węża. O, należy do tych, co nigdy nie przestają próbować, prawda?
Okej, okay, już wąż tutaj atakuje. Zobaczcie, grupa kuszników i pałkarzy. Ważne tylko, żeby tutaj nam nie przedarli się do naszych budynków. Twoja popularność spada. Okej, okay, podatki trzeba już zmniejszyć. Dobra, tam jeszcze stoją kusznicy, jak widzicie. Oni zaczynają już tutaj podchodzić. W sumie możemy ich wybić pałkarzami. Okej. No i już wojska przeciwnika tutaj nie ma. Ale zobaczcie, kolejny atak wojsk węża w tak krótkim okresie czasu. No nic, tworzymy kolejnych łuczników, kolejnych kuszników. No zobaczcie, tutaj pałkarze również podchodzą. Okej, no ci kusznice są tutaj naprawdę niebezpieczni, zobaczcie. Oni nam tutaj wszystkich pałkarzy chcą wybić. Dobra, tworzymy jeszcze większą ilość łuczników, większą ilość kuszników. Okay, jeżeli chodzi o naszą popularność, to możemy zwiększyć sobie podatki. Teraz jest na minus 1, ok. To niech tak na razie zostanie. I wąż znowu atakuje, słuchajcie. Znowu kolejny atak węża. Także naprawdę trzeba tutaj zacząć szybciej to wszystko sprzedawać, byśmy mogli potrzebną ilość złota uzyskać w czasie szybszym niż obecnie nam to idzie. Okej, ten atak był mniej groźny. Twórzmy już tylko kusze. Łuków tutaj nie potrzebujemy. Moglibyśmy w sumie nawet zniszczyć tutaj ten odcinek muru, by sprzedać kamień, słuchajcie. By sprzedać kamień. Trochę nam teraz kamienia przybyło po niszczeniu tych murów. Okej, już jest tego złota więcej. Oni i tak będą musieli przebiec tędy, ale tutaj mamy jeszcze pałkarzy w razie czego. Tak więc można tutaj trochę poniszczyć. Okej. Tutaj ja bym zrobił sobie coś takiego, żeby oni nie próbowali biec tędy, tylko żeby zawsze biegli tędy. W sumie jakbyśmy zrobili jeszcze coś takiego. Nie wiem, czy zdążę to dokończyć. Okej. Jeszcze tu bym się wrzucił jakąś bramę. No i teraz słuchajcie, wąż tutaj nie ma dojścia do naszego zamku. Musi forsować mury. Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk węża, który zmierzał w tę stronę. No i za chwilę te złoto już zostanie tutaj zebrane. Sprzedajemy wszystko, do czego mamy dostęp. Piwa może nie będziemy sprzedawać. Jakbyśmy spróbowali ustawić teraz na najwyższe podatki, to za chwilę tę sumę zgromadzimy. A wąż tutaj atakuje coraz większymi armiami. Okej, za chwilę całe złoto zostanie zgromadzone. Ludzie już zaczynają uciekać od naszego zamku. No i jest złoto. Nadużyłeś mojej cierpliwości. Czas wreszcie z tobą skończyć. Udało się zebrać wymagane złoto. Udało się zwyciężyć w tej misji. I wygrywamy z wynikiem 12358. Poziom gry 5000. Tutaj ze stracone jednostki 28%.
Dostajemy premię w wysokości 7200 i 158 zł dodatkowo. Pieniądze na okup wyruszyły do ser Długoręki. Z pewnością król zostanie wkrótce oswobodzony. Choć w przeszłości zaszły między nami małe nieporozumienia, to jestem przekonany, że obaj możemy o nich zapomnieć. Masz moje słowo, że jeśli ogłosimy rozejm, będę przestrzegał wszystkich warunków. Tak więc wąż znowu chce podpisać z nami rozejm, ale jemu została już tylko jedne hrabstwo. Dlatego nawet niech nas nie próbuje oszukać. Okej, no i w kolejnym odcinku myślę, że podbijemy sobie węża w całości. Ale jak na razie ja się z wami żegnam. Do następnego, cześć, na razie.